Czyli byłeś świadomy, że lecimy na spontan i poleciałeś w balet przed wyjazdem i nie byłeś gotowy na projekt, tak? Nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało teraz, ale mogę też powiedzieć, że na przykład no Wojtek wziął wielu zjebów, w tym na przykład ciebie, nie? No typa, co jak się odpali kamerę, to wychodzi na środek i robi tak. I pokazuje ten znak surfera dłonią. Stary, no byłeś tak kurtencyjny, że no sorry, ja w takim zjebie. Ja mam inaczej, to miała być grupa paczka znajomych, ale nie byliśmy żadną paczką znajomych, bo byli tam różnych zjeb. Typu ty, Guzik był spoko, no ale ty byłeś zwykłym zjeb, to ja co ja mam z takimi pierdami końskimi nagrywać, stary? No to prawda, Amadeusz, ty jesteś wyjątkową postacią, jesteś nieskazitelny, to ty tam kręciłeś główny content, tylko skoro jesteś takim władcą tak polaryzującą postacią, to dlaczego nie udały te odcinki, nie przebiły jakichś... Jak się wpierdala Atencjuszu, ty z udawałeś związek dla wyświetleń, więc pierdo, że ja jestem Atencjuszem, tylko ty udawałeś związek z Zusie, waliłeś swoich widzów tylko po to, żeby spijać liczby, ty k***a kłamco. Co ty w ogóle, ale słuchaj, tak było czy nie? Byłeś w związku z Zusie, czy robiłeś to dla Atencji? Posłuchaj, Kacper, taki będę dla Atencji, nie inaczej, dla Atencji to wy chcieliście tam... Odpowiedz na pytanie, a nie k***a znowu drążysz w drugą stronę. Ale śmieciu, ja właśnie odpowiadam na pytanie, bo nie dajesz mi dokończyć. Jesteś taki k***a szczekany, a na trailerze ze z głową spuszczoną chodzisz, taki jesteś cwaniak. Ale to co, i ja pytam, kurde. To ci wykurz zęby i następnym razem tak, zęby, zobaczymy 20 maja. Ale odpowiedź, chcesz to teraz tam podjadę, gdzie jesteście? Dawaj, jedź, co jeszcze zrobisz? Ja mam to, chętnie z tobą porozmawiamy. No podjeżdżam, wyślij mi adres, kurde. Wezmę prysznic, bo jestem spocony. Tu się walej, kurwa, na pizzę, tą to... kamerą, tak, lamusie, jedź. To mi się podoba, nie? Ale to mi się podoba, Amadeusz, jak masz puszczać pierdol, to tylko poprosić, żeby bez klasą pewno, prawda? Ja po treningu mordeczki jem sobie posiłek. Idę brać prysznic. Adresu nie dostałem, więc dzisiaj studia nie odwiedzę, bo wypytujecie mnie. No ale też mówicie, że... Znaczy ten... Wytłumaczę może trochę moje zachowanie i dlaczego nie chciałem takim zjebem nagrywać na spontanie. No bo widzicie, jak on się teraz zachowuje. Wyobraźcie sobie, że miał rację i na przykład mój związek z Zusie był dla zasięgów. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie mówię, czy tak było, czy nie. No to w momencie, jeśli był dla zasięgów i ja mu to zdradziłem na projekcie w sekrecie, co nie? A on teraz zachowuje się jak faja, wychodzi i mówi taką prywatę publicznie. No to, jak tu współpracować z takimi ludźmi, no. Także no, dopóki Kacper Błoński jest w gołcie, to moja noga tam jako jakiegoś tam wspólnika na pewno nie postanie, bo ja z takimi fajkami nie chcę współpracować. Zresztą on jest fają totalną, bo obiecał wam, że odejdzie z projektu. Błoński obiecał, że odejdzie z projektu i na 200 tysięcy i co? I wydymał was wszystkich, wydymał was na 200 tysięcy. Powiedział, haha, zrobiłem clickbaita, wydymałem was. Ha, 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 mam 200 tysięcy subskrypcji. Kurwa, no nie. A teraz cię będziemy cisnąć, że masz z tego projektu wypierdalać. I dzisiaj to jest wasza misja. Nie zapominajcie o każdej porze dnia i nocy przypomnieć mu, że ma wypierdalać z tego projektu, z którego tak się cieszy. Chciałeś wydymać Freda, ale to Fred wydymał ciebie. Tak jak ja to zrobię już 20 maja. No, co mogę wam oddać? Ja mam zajebiste swoje plany, ja lecę do Miami i tak dalej. Dla mnie część z nich z czasem stanie się mikrotwórcami, ale to nie dlatego, że mam wyjebanego, tylko że mierzę wysoko. Nawet jeśli dojdę do połowy tego, gdzie mierzę, to i tak będzie dobrze. Póki co skupiam się na tym, co jest. No i zawsze chciałem coś zrobić z Sylwkiem, więc w sumie fajnie by było coś podziałać.